Siemanko ziomeczki, z tej strony Brownix, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale pod tytułem Gothic 2 Nutskut. Bez ociągania zbędną bawełnę, rozpoczynamy nową grę. Jakim nowym zagrożeniu mówisz? Nie wybierają smutku się upadku bariery i pokonaniu świętego. Zapisano, że do świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Świętości wysyła swe słuchy. Thank you.
wystarczająco. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został Zołt. Wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy Śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie. I przybyły wszystkie, nawet smoki. Smoki. Tak, nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną aż armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Kolinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy za tym zrobić? Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Kolinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik Oka Inosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Na czym dokładnie jest Oko Inosa? Czym dokładnie jest Oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. A to hon. Dlaczego paladyni mieliby mi dać Oko Inosa? Dlaczego paladyni mieliby mi dać Oko Inosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś Śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisanym jest posiadanie Oka Inosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko Inosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Jak się dostać do miasta? Jak się dostać do miasta? O, to jest dobre pytanie. Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże. Z pewnością je zauważysz. No, z pewnością. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak silny jak kiedyś. Oj, na pewno. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co to znajdziesz w mojej wieży.
ruszę w drogę jak najszybciej. No, wiesz, co tam pisało? Wyruszę w drogę, najszybciej, jak się da. No właśnie, nawet Bezi ma problem z usłyszeniem. Czy ja wiem? Sardas? Odkąd ubrałem własną ścieżkę, krąg ognia ma mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Cicho będziesz. Rozdział pierwszy. Zagrożenie! O kurde, jakie lagi! Weź leć. No. Wielka Ksardupa przyzwała Beziego ze świątyni śniącego, ale ten debil oczywiście nie wziął Uriziela. Przyzwał tylko Beziego, a Uriziela jego nie przyzwał. A, taki głupek. Strzeka mnie na tablicy, ciekawe. Chodź tu, Ksardupa. Co możesz mi powiedzieć, że ty jesteś... Uuu, jeszcze speak, jest miło. Sądziłem, że to jakiś magiczny artefakt. Okazało się jednak, że jej znaczenie jest znacznie mniejsze. Ha, ciekawe. Czy mogę je sobie wziąć? Nie udało mi się do końca rozszyfrować wyrytych na nich znaków, ale wydają się one przekazywać historię prastarej kultury. No, ja wiem jaką, ale nie będę spoilerował. Weź ją, jeśli chcesz. To niczego mi się nie przyda. No to spadaj. No, leź tam, dobra, a ja sobie ten wezmiesz. Pragnę do książki. Weź, że szczytaj to. No, mikstury leczenia, bla, bla, bla. Nic ciekawego. Dobra, otocz rzesz od tego. I robię, można czytać. Miksturkę. O, miksturkę żeś bierz. Nie. Nad łóżeczką masz fotelik? Uuu! Jezu, masz pacjentę, Exardas. A tu guziczek taki ładny. Ale otwiera oczywiście na bramę. O, te nóżki tam. Tu niby drewno opowa, tu pach, laga. Nasza pierwsza broń! Wow! Pędzi, szalejesz! Dobra, i lecimy. Kurde, na fotel się wrył. No skażesz, weź i lamo ty. Na odcinku mi lamisz. Miksturka i kowarek. No nawet. O, już 14 minut do wygrywania. No, już 14 minut do odcinka. Jeszcze tak, nie wiem, 6 i kończymy. Pierwszy odcinek będzie krótszy. Następne już będą, postaram się dłuższe. Około 20-25 minut będą. No, postaram się przynajmniej. Dobra, będzie, lecimy. Idziesz. No kurde, bo spaniesz. Dobra. Aj. Weź już trudność. Mam kluczek. I lecimy czytać książki. Szkoda, że w prawdziwym życiu też nie ma takiego, że przeczytasz tak jak Bezi. Kurde. Sekundę przeczytę całą książkę, już całe wieje, jeszcze doświadczenie za to dostaję. Wiesz, tu to te światełko, oda wietrychy i sztylecik, ale już mam lepszą broń, bo ja mam lagę. Teraz zadaję 10, proszę, aż 4, 5.
bla, bla, bla. No, peździ, on odkoczył od tego, że już... Właśnie. Oto nasze statystyki na Ewy, zaczynamy grę. Brak przyjemnika, poziom się 0, doświadczenie no 0, ale ja już biję 150. Siła 10, zręczność 10, ma na 10 punkty trafień 43, nasze życie. Czyli... Innymi słowy... Ktoś ma, załóżmy... nie wiem, dorosły wilk. Nie wilk młody, tylko dorosły. Wziąłby nas na hita, albo na prawie jednego hita. No. Ale jakoś nigdy nie testowałem z dorosłym wilkiem, bo zazwyczaj zanim doszedłem do miasta, to już miałem level. Więc ja to nawet nie próbuję. Dobra. No, przeczytałeś? Wow, przeczytałeś. Dużo się będzie dowiedziałeś jeszcze się. Oj, 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 bezi, bezi, nie fiksuj mi tak tutaj. Mam trudności teraz z przejściem w takie wolnoskie jakby szczeliny, ponieważ streamingera jakoś na mojej ten zacina się. Nie wiem dlaczego. Może to być spowodowane tym, że nagrywam. No nie wiem. Wiesz, jeszcze kilka minut. O, bezi, bezi, bezi. Dobra, idźmy. Właśnie, mam do was pytanie. Bo to wy zadecydujecie, kim będziemy prowadzić tę serię. Czy najemnikiem, czy paladynem, czy może magiem? Jeśli wygra na przykład, nie wiem, Max z przewagą 1-2 punktów, no to on niestety będzie magiem albo paladynem, w zależności kto tam wygra. Więc zrobimy go swoim. Pod tym odcinkiem po prostu piszecie mi, kim chcielibyście, żebym ja został w tej serii. Magiem, paladynem, czy najemnikiem nawet. I tyle. Kto najwięcej zbierze głosów, że na przykład, nie wiem, paladyn